Panie Przewodniczący, Pan nam tutaj pomoże. Drodzy Państwo, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, patronat nad obchodami Święta Niewidomych przerocznie obejmuje prezydent naszego miasta, pan Adam Rams. W tym roku nie jest inaczej. Udało nam się pozyskać z Urzędu Miasta troszeczkę środków na to, żeby osoby, które są, które my uważamy, zarząd i kapituła, że należy ich odznaczyć, bo w tym roku to są osoby, które są gdzieś z boku, są niewidoczne, gdzieś w kuchniach, gdzieś w sprzęcie. Takie osoby, od których my tak naprawdę jesteśmy bardzo zależni, a one są jakby mało widoczne. Ale pierwsze wyróżnienie i dyplom koła PTDK Tyrion jest dla naszej pani Nestor, dla pani Łucji Duszy. Łucjo, zapraszamy tutaj serdecznie. Jest to osoba niewidoma, szczątkowa. Jest to nasza Nestorka. Bardzo proszę. I ja tu jeszcze poproszę, już tutaj panią Łucję prosimy, wręczamy dyplom. Tomku, mógłbyś tutaj? I szanowna kapituła wyróżnień, jest pan, jest to pan Kamil Krzywonos. Jakby Kamil był tak uprzejmy, odczytał te wyróżnienie. A więc pani Łucji Duszy, za pracę włożoną na rzecz koła PTDK Tyrion i propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych. Proszę bardzo. Można o brawo. Drodzy Państwo, drugą osobą, którą chcielibyśmy tutaj na środek zaprosić, to jest nasza koleżanka Barbara Rangel. Prosimy na środek. I o pani mikrofon na kanałowi. Niewidoczna, a bardzo wiele robi, gdzieś tam jest, zawsze jest gdzieś schowana, to nasza koleżanka Mirosława Duda. Bardzo proszę, Mirko. Oddaję mikrofon. Dla Ciebie, Mirko, za pracę włożoną na rzecz koła PTDK Tyrion. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych. Proszę bardzo. Ja nie będę skarżył, że Mirka mi powiedziała, aleś nie załatwił. Nie wszyscy się lubią publicznie pokazywać, to jest ten problem. Drodzy Państwo, kolejną osobą, której należy się dyplom, też najczęściej gdzieś tam z boczku,
się kręci, pomaga, stoły układa, termosy z jedzeniem przywozi ludzi i tak dalej. Pracuje społecznie, jak wspomniałem, niewidocznie, to jest nasz kolega Piotr Krzywonos. Piotrze, zapraszam serdecznie. Są to nasi kochani przewodnicy i poprosimy tutaj teraz na widownię, tutaj do nas, poprosimy przewodnika Sudeckiego, pana Marka Bazylowa. Mężowi w domu, nie? Tą treść tego dyplomu. Gratulujemy. Ja chciałabym serdecznie podziękować w imieniu naszego wspólnego przewodnika za tak wspaniałe wyróżnienie od osób wyjątkowych. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy ślicznie. Drodzy państwo, a teraz już oddam może na ten moment Tomka. Bardzo proszę, żeby tu jeszcze pozostał. Tomku, może te dwa dyplomy odczytasz. Ty, bardzo cię proszę. Ja tu poproszę te osoby. Są to przedstawiciele instytucji, które naprawdę bardzo mocno wspierają osoby niewidome, niepełnosprawne. W szczególności nasze koło, o tym co ja wiem. Drodzy państwo, zacznę od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Barbara Terlecka-Kubiciusz. Drodzy państwo, mogliśmy się rozwinąć, mogliśmy rozpocząć turystykę rowerową. Przez ostatni rok otrzymaliśmy dofinansowanie na wiele tandemów. Wielki szacun, wielkie podziękowanie na ręce pani dyrektor składam, ale oprócz tego, że dostaliśmy dofinansowanie i jest to wsparcie ogromne dla tej turystyki rowerowej, wspierają również turystykę pieszą poprzez dotacje, poprzez programy, w których możemy uczestniczyć. Wielu z nas, osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych, otrzymuje również środki na zakup wszelkiego rodzaju sprzętu. Dzięki temu, że w powiecie mamy taką instytucję, taką osobę, my mamy wsparcie osoby niewidomej. Za to pięknie dziękujemy, panie dyrektorze. A to zrobimy, żeby pan Tomek odczytał ten. Dyplom koła PTT Trion dla pani Barbary Teleckiej-Kubiciusz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za wspieranie działalności koła PTT Trion. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych. Gratuluję.
jeszcze jedna instytucja, która tak bardzo przyczyniła się do tego, że w ogóle koło, nasze koło PTTK Trion, czyli Turystyka, Rehabilitacja, Integracja Osób Niepełnosprawnych powstała i działa w tej formie, jaka jest. Nie wiem, czy się dobrze wyrażę, ale ta osoba, której chcemy tutaj wręczyć ten dyplom, to jest przedstawiciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt do Polej, to jest pani, koleżanka moja, Ilona Nawankiewicz. Ona pokazała najpierw mi, a potem naszemu zarządowi, jakie jest koło, jaki jest cel, co trzeba robić, żeby tym osobom niewidomym, niedowidzącym, żeby ich wesprzeć i żeby im pomóc. Dziękuję, pięknie, zapraszam. Ja może odczytam cały dyplom, bo przeważnie małym drukiem to co jest, to nikt nie czyta tego, a tym najmniejszym drukiem postaram się, bo też słabo widzę, ale jest taki wpis. Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. Dyplom Koła PTTK Trion dla Ilony Nawankiewicz z Fundacji Szansa dla Niewidomych za wspieranie działalności Koła PTTK Trion, propagowanie turystyki, krajoznawstwa wśród osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych. I wszystkie dyplomy podpisali prezes Koła PTTK Trion Adam Wala oraz przewodniczący kapituły odznaczeń i wyróżnień pan Kamil Krzywonos. Wszystkiego dobrego, gratuluję. Bardzo dziękuję, jestem bardzo zaskoczona, naprawdę. Bardzo dziękuję i przy okazji chciałam Państwu złożyć życzenia zdrowia, pomyślności i takiej aktywności, jak zawsze Państwu towarzyszy, bo brak wzroku nie przeszkadza, żeby robić wspaniałe rzeczy i być razem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, zostańmy tutaj wszyscy, zróbmy sobie teraz wspólną fotkę, uwiecznijmy to na zdjęciu. Jesteśmy tutaj.